Proszę pan radny Janusz Więcław. Odniósł się do zgodnie z lokalizacją trafiki do handlu obwoźnego owocowo-warzywnego przy Alei Przyjaźni obok roku nr 4 i 5. Rada dzielnicy 18 wydaje taką opinię na wniosek osoby prywatnej, która prowadzi uliczną sprzedaż na razie materiałów owocowo-warzywnych na wysokości za tym supermarketem Polomarket. Na komisji myśmy widzieli zdjęcie, jak to będzie wyglądało. Z kiosku dawnego takiego ruchu starego typu o wymiarach 1,70 m na 1,50 m ma być na kółkach, bo to nie będzie stale związane z podłożem ten obiekt zrobiony, który nie będzie też korzystał z mediów. Natomiast ponieważ zwiększy ilość miejsc do zakupu owoców i warzyw w tej okolicy, to przyczyni się na pewno do większej konkurencyjności i być może lepszego jeszcze spróbowania lepszych jakościowo produktów. Poza tym głosowanie wszyscy byli za. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Pani Radna Ciężak. Ja pytam krótko, bo czy to w pewnym momencie nie będzie rażące, bo my mamy na Alei Róż tych kiosków warzywnych, to będzie raz, dwa, trzy, to jest na Alei Przyjaźni. Boże, na Alei Przyjaźni. Czwarty, plus mamy parę spożywczych, których też są te warzywa, owoce sprzedawane. Czy tego nie jest za dużo i czy to nie będzie w końcu jakoś rażąco wyglądało? No, weźmy pod uwagę to, że jesteśmy w centrum Nowej Huty, a nie targowiskiem. Jak jest najbliższe targowisko, to jest tam osiedlowane. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze do dyskusji? Pani Rada Frankiewicz. Ja chciałam powiedzieć, że generalnie to jestem za tym, żeby rozwijać taki handel, bo to jest przymnażamy miejsce pracy różnym ludziom, jest, no, ta konkurencyjność też jest ważna. Natomiast ja widziałam zdjęcie projektu, czy właściwie zdjęcie takiego, takiej budki, bo to nie był projekt, tylko analogiczny, czy też taką samą budkę ma postawić. No nie jest to zbyt ładne i tak sobie myślę, że generalnie powiem tak, wstrzymam się od głosu, aczkolwiek popieram sam pomysł i sam rozwój tego rodzaju handlu, a wstrzymam się od głosu dlatego, że powinniśmy... Nie przewodniczam. Pani Radna już skończyła, tak? Nie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. W takim wypadku, kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę Państwa, Bryła. Ja też jestem zdania, że jest stosunkowo dużo takich budek. Stoisko z jarzynami będzie blisko ulicy. W związku z tym ja uważam, że ja jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Pan Szuba. Bo tak enigmatycznie wszyscy mówią, że jest dużo. No w sumie jest trzy. Bo są dwa kioski i jedna dla trafika. Nie. No ja nie mówię o sklepa, ja mówię o stoiskach przy Alei Przyjaźni. Bo jest tam od zajezdni samochodowej. Raz, przystylowy dwa i ta trafika maleńka, 1,5 metra na metro. I jeszcze drugi głos dyskusji pani Stawryła. Przepraszam bardzo pani Radna. Pani Stawryła, bardzo proszę. Pani Radna. Ja oprócz tego jeszcze będę tylko osiedla Centrum B. Też jest sklep z jarzyny. Panie radny, panie radny. Przepraszam. Drugi głos dyskusji pan radny Szuba. Ja tylko chciałem przypomnieć, że tu pan przewodniczący komisji planowania był uprzejmie przypomnieć, że chodzi nam o konkurencyjność, a tym samym o jakość. I tu ten pan, który wnioskuje właśnie o tą trafikę, wyczerpujące odpowiedzi na temat, bo tu było pytanie się o to nieczyszczenie, o szkodliwość i tak dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo pan radny Maranda. Ja powiem tak, konkurencyjność jest ważna. Budki jest za dużo tych, to jest praktycznie, które zwłaszcza przystylowe. Tam są dwa stoiska. Jedna jest budka, a druga jest taka rozkładany strachan tam zaraz. No i to faktycznie ze względów wizualnych, no to nie jest to ładne.
Ale ja uważam, że my jako osoby tutaj radni powinniśmy być za konkurencyjnością, natomiast estetyką niech się zajmą inne organy, jak plastik miasta i tak dalej, i po prostu on będzie wydawał opinię, wtedy dostanie, albo nie dostanie. Dziękuję bardzo panu. Kolejny głos pani radny. Pan radny tutaj wyjął to, co chciałem się powiedzieć, bo niejako, jeżeli odpowiednie instytucje opiniują oprócz nas zasadność lokalizacji tego typu przedsięwzięcia w tej najbliższej naszej okolicy, to względy wizualno, jak to miało być estetyczne, są ważne. Natomiast jeżeli narzuci instytucja odpowiednia określony wygląd takiego miejsca do sprzedaży, no to na pewno osoba, która sprzedaje, musi się dostosować do tego typu narzuconych z góry zaleceń. Dziękuję bardzo. Pani Radna Frankiewicz, drugi głos. Chciałam państwu powiedzieć, że właśnie sprawa estetyki w dzielnicy ma ogromne znaczenie i dlatego wydaje mi się, że dopóki nie zostanie ujednolicona sprawa estetyki takich budek, to powinniśmy lepiej przyglądać się tego typu wnioskom. To państwa. Tego typu wnioskom mieszkańców, natomiast należy popierać takie inicjatywy, a jednocześnie przyglądać się dobrze, dla jakiego rodzaju budki takie zgody są wydawane. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja też na samym koniec w takim wypadku chciałem tylko państwu przypomnieć, że w statucie, tym nowym, co będziemy głosować za momencik, jest również takie miejsce, gdzie można będzie, proszę państwa, dla nowej budy ustanowić park kulturowy. To na pewno wzmocni sprawę estetyki, ale musimy pamiętać także, że nowa huta musi się rozwijać, muszą być miejsca pracy, musimy pozwalać naszym mieszkańcom tutaj uzyskiwać te miejsca pracy, dlatego nie powinniśmy wstrzymywać takich decyzji, a za estetykę odpowiedzialne są odpowiednie instytucje. Czy ktoś jeszcze nie widzę dyskusji? Zamykam dyskusję. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem druku nr 18? Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo.